Hej, hej, witam się z Wami nożowo. Postanowiłam, że pokażę Wam paczuszkę, która do mnie przyszła. Zamawiam takiej jednej dziewczyny z Facebooka, z Better Silk. Tylko tu już była otwarta. Tu kawałek mi zostało do otworzenia. Cieszę się, że bardzo, że przyszła teraz, bo jak widzicie, kurczaczki. Czyli miałam rzecz zamówioną na teraz, na tą akurat porę świąteczną, więc bardzo byłam ciekawa. To zamówiłam do dzieci na jajeczka. Mówię, super, akurat mam ich czwóreczkę jeszcze. Bo jeszcze tamto piko mi po prostu siedzi w brzuszku. No i zobaczymy, jak one fajnie się będą przedstawiać. Co tu mam? A, tutaj zamówiłam sobie dwa organizery. Jak widzicie, po 13,90. No, nie trzeba płacić aż 50 zł, tak jak w fabryku. Także coś zawsze jest do przodu. Tu nawet dziewczyna popisała mi wszystko ceny, także widzicie, o. Widzicie mi na bieżąco, nie muszę Wam nawet komentować. To mam taki pojemniczek z samoprzylepką w środku i że po prostu papier toaletowy sobie buch przyczepię do ściany. Nie papier, tylko ten pojemnik, a papier toaletowy sobie wsadzę tutaj. Bo nie miałam takiego stojaka, zawsze używało się jakiejś tam szafki i czegoś tam, a po prostu to mnie trochę irytowało, denerwowało i w ogóle. Tu za 3,90 zamówiłam sobie odkamieniacz, bo nie wiem, co się dzieje. Ostatnio mieliśmy awarię wodociągów. Nie mieliśmy przez 3 dni wody, to była jedna wielka masakra. Teraz jak puścili, jest cała biała, aż wręcz oszroniała. Za każdym razem, kiedy się pije wodę, to jest straszna. Ja to w ogóle kupiłam sobie wodę w plastikowej butelce i ją sobie piję, bo inaczej się po prostu nie da z tym przeżyć. Czekajcie, po co ja mam ten nóż, to nie wiem. A więc tak, co mamy? Piankę do mycia szyb i innych powierzchni. Mówię, teraz będzie pasowało sobie trochę, wiecie, przed świętami. No jeszcze zdążę w jeden dzień pomyć. Tak właśnie chciałam, żeby się pośpieszyło. I udało się, że jest. Tu mam takie jednorazowe ręczniki. O, niebieskie. Że niby wielorazowego użytku. Bardzo dobrze się z nich ściera kurze. Tu mówię, meble akurat nowe zaczęłam sobie, możecie kawałkiem zobaczyć, montować. To po prostu jeden wielki kurz szałciał i wszystko w ogóle mega zakurzone. Tu za 19,90 macie taki plastikowy pojemniczek. To był pojemniczek do sera, do wędliny, w każdym razie do przechowywania, do lodówki. Bo nieraz się po prostu kładzie na talerzyku, tu jakieś tam zapachy przechodzą, a tak to buch. To już mam taki drugi. Tylko jeden mam szklany, typowy na wędlinę, a teraz będę miała taki jakby na ser. Tu mam takie pojemniczki, które są... Czekajcie, aż ciężko mi nogi tu Wam złożyć, żeby pokazać. Za 6,90 jedna sztuka. Zamówiłam takie 4, że wiecie, coś tu możecie przysypać sobie jakąś tam... Tyle nie mogę się skojarzyć. Ja mam na przykład mleko w proszku sobie kupuję, czy coś tam do kawki. To po prostu otworzyć. Czekajcie, to jest zamknięte. A, brakuje mi ręki. Brakuje mi ręki do otwarcia. O, tu możecie sobie przysypać, jeżeli będzie coś jakieś mniej sypne. A! Dobra, zaraz popsuję. No, a tutaj na przykład coś takiego bardziej. No i mam w każdym razie takie 4 pojemniczki. Mówię, to zawsze się do czegoś tam przyda. Każdy z nich był po 6,90. Ojej, chodź tu. Tu zamówiłam sobie takie wieszaki. Zaraz patrzmy, gdzie jest cena. Tak, 14,91. To są wieszaki do zawieszenia sobie w szafie. Na spodnie, czy tam na jakieś tam ręczniki, że wiecie, zawiesicie jeden, a macie kilka już tych sztuk w tym miejscu. Bo mówię, no, u mnie szafę, żeby zużyć, ja dzielę razem z mężem, a wiecie, no, moich ciuchów trochę jest. Przerzucam tam też kurtki, czy tam sukienki tej mojej małej i naprawdę jedna szafa nam w ogóle w żadnym wypadku nie starcza, musi być więcej. I stwierdziłam, że zobaczę po prostu, jak będą funkcjonowały. No, mówię, jeden to trochę mało, a zakupiłam dwa i no, jestem po prostu sama ciekawa, jak to wszystko wyjdzie. Tu widziałam sobie takie zawieszki, to są zawieszki na grzejnik, że możecie sobie, wiecie, zawiesić ogrzejnik. Teraz nie wiem, którą stroną to się robiło. Za 19,90. I ja tu w sumie miałam do tego trochę inne wykorzystanie, bo zamówiłam sobie taką małą szafeczkę, jakby do brodzika, taką trochę metalową, ale tam było takie coś, że na przylepki. I powiem Wam, że jeżeli to dostaje wody, to po prostu mi razem z tymi płynami zjeżdża w dół. I stwierdziłam, że jeżeli zawieszę sobie tak, tutaj będzie pojemniczek się trzymał. No mówię, nie mam teraz tego w ręcach, żeby to umieć Wam dokładnie pokazać, jak to będzie działało. W każdym razie na obrazku widziałam, że będzie działało. I zamierzam właśnie sobie to zawiesić, żeby po prostu te płyny mi nie spadały w dół. Bo naprawdę bardzo ciężko jest się po nie wszystkie przychylić. A, to jest drugi odkamieniacz, czyli za 3,90. Tak, zamówiłam sobie dwa. No i wszystko jasne. Tu mamy takie fajne czary. Za 25,90.
czekajcie, zaraz Wam tu pokażę. To jest na gniazdka. Tutaj jest akurat spód. Poczekajcie, spód czy tak? Dobra, już nie wiem, którą stroną, później się rozorientuję, ale nie, to chyba tak. Że jak macie, ja na przykład mam pod telewizorem gniazdko i tam mam trójniczek do włożenia i to po prostu jest mi na komodzie. Są te kable całe, wszystkie widać i to tak strasznie brzydko wygląda, że ja mówię, nie, no teraz pod te białe meble czy coś, jeżeli będę miała już faktycznie położone, no to pasowałoby, żebym po prostu gdzieś te kable schowała. A jeżeli położycie taką półeczkę, coś możecie nawet na to nałożyć, jakiś kwiatek czy jakąś tam ozdobę i tego po prostu już nie widać. Nie widać tych całych kabli, tych złączek, bo niektóre wiadomo, że nie są nowe. No ale nie kupię przedłużacza tylko dlatego, że powiedzmy mi się trochę zniszczył przez kilka lat. No. O, tego byłam bardzo ciekawa. Za 7,90. To są nicie dentystyczne. Jak widzicie, niby jednorazowego użytku. Właśnie byłam ciekawa, czy to jakoś będę te nicie zmieniać z tym plastikiem. Czy to już z tym plastikiem przyjdzie. Teraz już widzę, że one są całościowe. Ile jest tu sztuk? Nie wiem. Nie po... A, 50 chyba. Tak. 50 sztuk. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, jak to się będzie w ogóle działało. No wiecie, na raz się użyje, się po prostu wyrzuci. No nikt nie będzie tego pukał i zostawił na później. Chociaż widziałam takie patenty. Niektórzy na YouTube pokazywali, że brali sobie po prostu taki płyn do pukania zębów i za każdym razem, kiedy wynitkowali sobie czymś takim zęby, wrzucali sobie ten plasticzek właśnie do tego pojemniczka, żeby z powrotem się wydezynfekowało i było wtedy wielorazowego użytku. Czy tak zrobię, to podejrzewam, że nie, bo na pewno nie będę miała tego czasu, a takiego czasu, żeby to zrobić. A po drugie, jak moja córka zobaczy, że tylko coś takiego leży sobie na umywalce, no to nie wiadomo, co z tym zrobi. Po prostu wyrzuci do kosza. Także to już koniec mojej paczuszki. Tu widzicie, dostałam też karteczkę Wesołych Świąt Wielkanocnych. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, radości, smacz oraz smacznego jajka. Rodzinnych zdrowych świąt dla Ciebie życzy Beata z rodziną. Czyli to jest ta właśnie dziewczyna, u której sobie zamawiam. Moje zakupy wyniosły niecałe 300 zł. Trochę tego było. Zresztą sami możecie sobie pokalkulować po cenie. To jest właśnie ta osoba, Beata Gorzelnik. Jakbyście chcieli, to macie teraz tutaj kontakt na Messengerze, możecie się z nią też skontaktować. I zaprosi Was nawet do takiej grupki, gdzie jest bardzo, bardzo dużo promocji. I może Wam pokazać, jak one mniej więcej wyglądają. Dużo jest rzeczy, które się tu opłaci zamówić. Aczkolwiek są też takie rzeczy, które no, są trochę droższe i musiałabym w jakiś sposób najpierw pogadać z kimś, kto je miał, żeby dowiedzieć się, czy faktycznie byłyby dobrego użytku. Ja tu miałam też do zamówienia perfumy. Przyszło mi bez nich. Mówiła, że na razie są niedostępne. Miała zamawiać dwa razy. 10 i chyba 22, jak się nie mylę, czyli po tych całych świętach. Także jeżeli chcecie, jeszcze macie katalog na kwiecień, możecie z niego skorzystać. Ja już Wam pokazuję katalog na maj. Mniej więcej możecie się zorientować. Zrobicie sobie stopik i przejrzycie po prostu, co, gdzie, za jaką cenę mniej więcej tu jest. Czy Was też coś takiego zainteresuje, czy nie? Ja jeszcze myślę nad tymi szczoteczkami czarnymi z tym węgiem na włosiu. Ale no mówię, jeszcze na razie myślę i po prostu zobaczymy. Chwilowo chciałam się zaopatrzyć w takie bardziej, jak widzicie, domowe rzeczy. Ale jestem zmachana, masakra. Teraz, co bym nie mówiła, to się tak ciężko męczy, że to jest jakaś porażka. Tu mamy perfumetki, no za 30 zł. Tutaj nie ma żadnego upusta, ani nic, przynajmniej ja nie mam. Więc no, trzeba się nieraz nad tymi cenami naprawdę zastanowić, czy warto dowiedzieć się, czy te zapachy są naprawdę ładne, a żeby nie było takie coś, że zamawiacie w ciemno, dacie dużo pieniążków i się okazuje, że to nie pachnie ciekawie. Tak, w tym momencie katalog trzeba odwrócić. Mamy troszeczkę tuż dla pupili, aczkolwiek zaraz wiem, że będą artykuły domowe. Matko, jak mnie ostatnio bolą plecy, masakra. To już 7,5 miesiąca. Jeszcze to, o, widzicie? Tutaj właśnie jest ten papier teraz za 10,90. A za ile jeszcze zamówiłam? Też za 10,90. Czyli cena się nie zmieniła. No, możecie sobie... A ty co? Widzicie to? Tam jest pająk. I to ten gruby. A skąd ty się tu wziąłeś, to ja nie wiem. No, super. Mąż przyjdzie, powie, widzisz jak sprzątasz, widzisz. Dobra, bez komentarza, po prostu bez komentarza. Nie lubię pająków, bardzo nie lubię. Bardzo mnie denerwują. Odświeżę do szaf, już myślałam, że ta szafka na sprzedaż. Bo szukam szafki na buty. O, tu jest właśnie, co możecie sobie zamówić na przykład na koszulę, wieszaczek, na kilka sztuk. Ale ja no, wolałam właśnie... Takie, czegoś nie byłam po prostu pewna, bo mówię, czy to się pod wpływem ciężaru kilogramów po prostu nie rozprostuje.
więc uważam, że to nie jest zbyt funkcjonalne i to sobie po prostu zostawiłam. Cóż to jeszcze takiego mamy? Do samochodów nic tu nie zamawiałam. Słonika mam w domu. Słonik się fajnie sprawdza, jak miałam jeszcze dywana. A aktualnie pozbyłam się wszystkich dywanów. Mam tylko takie malutkie kółeczko metrowe naokoło, bo moja płcia lubi sobie na tym spać. Jak się rano wstaje, to po prostu sobie na tym leży. To jest ile legowisko, więc na razie zostawiłam, ale no na razie nie mam już dywanów. Cieszę się bardzo. Jestem niezmiernie z tego powodu szczęśliwa, bo już mnie tak irytowały. W pewnym momencie tak się z nich kurzyło, że to była jedna wielka porażka. O, mam coś takiego do przepychania rur, bo moje dzieci często po prostu jak zostanie jakaś tam kolacja, czy ziemniaki, czy coś, puch, wkładają do zlewu, mama myje. Któryś tam umyje i później woda stoi. No jak żeby inaczej. Nie wiem, czy Was tu coś jeszcze zainteresuje. I to już tak pracy ciężko wolą, że już nie mogę wytrzymać. Czekajcie, muszę się oprzeć, bo nie wytrzymam po prostu. Masakra, te bóle kręgosłupa są straszne. Wiecie, przy pierwszym dziecku jeszcze tak mocno nie czuć, ale już przy piątym to ta starość się jednak odzywa w człowieku. No, tu mam na gumeczkę, ale mam troszeczkę inaczej, takie z takimi dziureczkami, żeby w razie czego woda mi spływała. To też zamówiłam sobie szybciej. O, mam takie coś. Ale powiem Wam, że troszeczkę mnie denerwuje to sitko do odpływu, bo niby tu mamy te przystawki, tak? Ale one mi zjeżdżają. Nie wiem, próbowałam to przestać, wyczyścić porządnie zlew, przykleić, ale one i tak gdzieś pod wpływem wody i płynu jak dostaje. Gdzieś mi się przesuwa, także no nie uważam, żeby to był bardzo dobry zakup. Aczkolwiek no teraz już o tym wiem. Wiadomo, jak nie kupisz, to się nie dowiesz. A nie było też kogo się zapytać. Mówię, a po prostu może będzie dobre. Patrzyłam jeszcze na te pojemniki dla jajek, ale na razie jajka trzymamy sobie w korytarzu, bo to jest raczej dla tych osób, którzy kupują jajka sztuczne, tak? Te ze sklepu. My mamy swoje domowe, więc no nie bardzo by mi się to sprawdziło. Fajne są też te pojemniczki, tylko jak widzicie drogie, no 24-30 zł. Taki pojemnik na kilka ogórków. To też tak trochę nie wiem, czy to się opłaca. O, tu jest właśnie na wędlinę i ser. Ten, co Wam pokazałam, że zamówiłam. Cóż to jeszcze takiego mamy? Tu są herbatki ziołowe, pojemniczki na nie. Herbatki jeszcze żadnej nie kupowałam, bo nie używam ziołowych żadnych herbatek w ciąży, bo wiem, że mi po prostu szkodzą, a nie chcę sobie zaszkodzić, a tym bardziej dziecku. Te pojemniczki uważam, że no jednak za 11,90 szklany pojemnik z nakrętką jest bardzo drogo. Byłam wczoraj czy przedwczoraj w delikatesach w sklepie. I wiecie co, są takie same pojemniczki, tylko takie bardziej sześciokątne i one kosztują chyba 6,99 za sztukę. Także myślę, że bardziej się opłacają, niżeli akurat te z tego katalogu. Ale mówię, nieraz są ceny promocyjne, więc nie sugerujcie się tym, że jeżeli cena jest teraz taka, później nie będzie inna. Tu nie, tu z tego nic sobie nie zamówiłam. Stojak na noże też mam. No teraz jakoś tak mniej rzeczy jest, które mnie interesują. Ostatnio robiłam bardzo duże zakupy, z reguły 200 zł, 200 zł, teraz prawie 300. No ale były to rzeczy, które chciałam mieć, które potrzebowałam, które musiałam wręcz wymienić. I tak to nieraz tutaj w życiu bywa. O, mam tutaj też te pojemniczki, tylko że tutaj widzicie, macie to w kwadracie. Ja mam ten prostokąt i na tym prostokącie są właśnie te dwa małe przyłożone. Też właśnie chyba jakoś tak dałam 12,90? Nie, 9,90 chyba za nie wtedy dałam. I powiem Wam, że całkiem nieźle się sprawdzają. Fajnie, bo się wetknie w to i można praktycznie do samej szafki wysoko to położyć i to Wam się nie przesunie, nie spadnie. A czym jesteście zainteresowani, możecie sobie po prostu to wyciągnąć. Ten pojemniczek wchodzi mniej więcej 1/3 z szklanki. Tak, 1/3 ze szklanki zwykłej. Tutaj mam tą świnkę, na wędlinkę używam. Powiem Wam, że jest bardzo dobre. Wędlina faktycznie jest dużo dłużej świeża, niżeli byście ją zostawili na talerzyku i tak normalnie położyli w lodówce. Także myślę, że w przyszłości zamówię sobie jeszcze krowę i to będzie chyba kolejny zakup, ale nie wiem, czy nie zamówię dwie. A wysokość tego jest taka, że tu położyć jedno pędko kiełbasy. Takie wiecie, śląskiej, niezwyczajne, bo zwyczajna jest za długa, takie zwykłe i to mniej więcej wchodzi ich 6 sztuk, ale tak naprawdę na styk. I pojemnik szczelnie zamykamy. Także moim zdaniem jest fajne.
to kiedyś miałam, ale nie zamawiałam tutaj, kupowałam na rynku, chyba dałam 6 zł. Bardzo, bardzo nie polecam, szybko się wykrzywiło, te ostrza zaczęły się krzywić w drugie strony. One są bardzo ostre, ja także jak źle złapiecie nawet te dziureczki z tej strony, z drugiej mają tak jakby po wyjściu czegoś tam, no te kawałki tego plastiku naokoło i to bardzo rani rękę, także nie wiem jak jest tutaj w tym, ale mam identyczną, tylko w kolorze niebieską i no niezbyt byłam z tego akurat zadowolona. Cóż tu jeszcze mam? Tu uchwyt do krojenia cebuli. Akurat cebulę umiem kroić, ale niektórzy, jeżeli są trochę bardziej, że tak powiem, łamażni, to może im się to przydać. No mi nie. Tarki tu mam. Tarkę dałam w sklepie za 10 zł, tu 20. Więc no, nie jest tak drogo. Nie jest tak tanio. Myślałam też o tym sitku nakładanym na garnek, bo bardzo duże rzeczy można przesadzić. Ale no, zobaczymy. Na razie myślałam. A to, że myślę, nie znaczy, że kupię. Oglądam ten katalog pierwszy raz teraz z Wami. Także, o, tu widziałam, że jest taka mała drylownica do wiśni. Można sobie wydrylować. No nie jest całkiem źle, za 8,90. Jeżeli chcecie na placek czy coś, tylko pyk, pyk i gotowe. Może być całkiem niezły zakup. Cóż to jeszcze mamy? Tego czegoś nie próbowałam, nie robię żelek, bo nawet tu jest akurat na kostki lodu, bo mam bardzo duży zamrażalnik i nawet jakbym chciała go włożyć na chwilę, to dzieci by po prostu zjadły go w sekundę. Bo te moje mniejsze są takie, że jak widzą lód, to znaczy, że trzeba jeść od razu. A potem od razu przeziębienie. Także z tego na pewno nie skorzystam. Cóż to macie? Klakson, pik, pik. Nie, no już to by było chyba wszystko, co nawet mnie by tutaj interesowało. Ogólnie rzeczy nie są złe, aczkolwiek powiem Wam, że chyba ten katalog poprzedni był dużo ciekawszy. To, co zauważyłam, bo tu już mam katalog u siebie trzeci, to 60% produktów z tego katalogu nie znajdziecie w kolejnym. Naprawdę się bardzo różnią. Dużo rzeczy jest zmiennych. Pojawiają się tutaj też rzeczy nowe. Także mówię Wam, jeżeli coś jest akurat tutaj w promocyjnej cenie, coś chcecie zobaczyć, kupić, to raczej się śpieszcie, jeżeli cena jest taka w miarę. Bo mówię Wam, 60% produktów z tego katalogu nie będzie w kolejnym. Mało tego, te rzeczy, które zamawiałam w katalogu pierwszym, to już jest trzeci, nadal ich nie znalazłam. Także musimy czekać, zobaczymy, może będą w czwartym, może będą w kolejnym. Ja muszę to poogarniać, wszystko tu sobie porzucałam. Zobaczymy. Dobra, to ja już nie przedłużam. Tak się w każdym razie przedstawił mój mega giga kartonik. To już się z Wami żegnam i do usłyszenia. Pa, pa, pa.